Witamy Was na Nowych Horyzontach. Kolejny dzień, kolejny gość. Tym razem jest ze mną Rafał Zawierucha, a porozmawiamy o Najmro. Rafale, powiedz mi teraz tak. Kolejna produkcja kostiumowa. Mam wrażenie, że Tobie takie właśnie rzeczy sprawiają więcej frajdy niż współczesność. No, dzień dobry Państwu, cześć. Cieszę się, że się spotykamy na festiwalu tak cudownym, Nowe Horyzonty, kolejny raz już. Tym razem właśnie z filmem Najmro jesteśmy. Jeżeli chodzi o kostium i o w ogóle o przenoszenie się w tamtą epokę i w ogóle w kino historyczne, no to powiedziałbym, że masz słuszne wrażenie, że mi to sprawia przyjemność, ale nie jest to jedyna przyjemność, jeśli chodzi o film kostiumowy. Nie, oczywiście, ale jak tak wyciągam sobie średnią, to mam wrażenie, że ty w tamtej epoce, filmowo przynajmniej, jesteś więcej niż w tej naszej. No to myślałem, że w ogóle, jeżeli jeszcze tak byśmy się puścili wodzami fantazji, jeżeli bym się urodził w tamtej epoce, to kto wie, może by mnie szkolił sam mistrz Łomnicki. Nie, teraz tutaj powiedziałeś. Szkolił, no dobrze. Nie to, że wiesz, żebym z nim grał. Myślisz, żebyś się teraz odnalazł z jego szkołą tamtejszą? Wiesz co, Łomnicki, jeżeli tak sobie wspomnieliśmy go, no to z kolei kolejny raz teraz jeszcze się odniosę przez Łomnickiego, przez Zapasiewicza do Łomnickiego. Zapasiewicz zawsze nam mówił, że Łomnicki był ponadczasowy i Zapasiewicz też był ponadczasowy. Oni nie zostali, powiedzmy, w jakiejś manierze teatralnego grania czy filmowego grania, tylko szli z duchem czasu i myślę, że tamta szkoła z tą świadomością właśnie posuwania się w czasie na pewno by dzisiaj dała jeszcze więcej mi aktorsko i technicznie, to, i zawodowo. To ciekawe jest to, co mówisz, bo faktycznie jak spojrzymy sobie na stare filmy, one nie tracą na jakości. A jak oglądamy te po 2000 roku, duża część z nich jednak traci na jakiejś świeżości. Widzimy, że to tak nie działa. No, spójrzmy na filmy Barei, Wajdy, tak. te wcześniejsze. No, nawet jak teraz oglądamy, to aktorstwo tak. cały czas jest żywe. Tak, dlatego że i to uwielbiam też, dlatego cieszę się, że też możemy tu zahaczyć o to kino historyczne w przypadku Najmro. My też staraliśmy się tam zahaczyć nie tylko kostiumem, ale i mentalnością. Pamiętajmy, że to są czasy słusznie minionej epoki, jak to wielu z nas twierdzi, ja osobiście też. To są czasy milicji, to są czasy zupełnie innych wartości. To są czasy, kiedy nie było wiadomo, że w ogóle odzyskamy jakąś wolność, prawda, w tamtych czasach. Później widzimy też w filmie, że jednak zmiana przychodzi, ale mentalność tak szybko się nie zmienia. No tak, ale ja odbierając Najmro miałem w ogóle wrażenie, że to jest film nawet nie o tym arcyzłodzieju, królu złodziei, ale bardziej o przemianach systemowych i pokazywaniu tego, że ludzie z poprzedniego systemu nie są w stanie odnaleźć się w nowym. Że to jest mniej więcej, wiesz, taki przeskok jak z przedszkola do szkoły, zupełnie coś innego i nie każdy sobie daje radę. Świetnie, że to tak odbierasz, sam na bazie już scenariuszowej i jeszcze na zdjęciach takich próbnych też to tak odbierałem już, że to nie jest tylko o królu ucieczek, brawurowym zresztą niekiedy akcją poddany sam Najmro, Najmrocki czy jego cała banda, ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, jest to o czymś jeszcze więcej, o czasach, o ludziach, o tej chęci wyrwania się z szarości w barwy, przy świetnym, uważam, dla mnie sposobie komunikowania tego przez samego właśnie Mateusza Rakowicza, którego uwielbiam i mam nadzieję, że jeszcze wiele razy z nim będę pracował, bo styl, który wymyślił, czyli tej komiksowości pewnego rodzaju, tego przekrzywionego czasem obiektywu, myślę, że to jeszcze jakby to powiedzieć, podrasowało w ogóle tę historię, ten świat. Rozmawiałem z nim o tym, że mnie w tym filmie urzekło to, że PRL nie jest tutaj szary, bury i ponury. On jest kolorowy. Tak. Czego polskie kino tak nie pokazuje. U Barei tak było, no tak. Ale te kolory tam były takie państwowe, takie tak. jak tam anioł wychodził i przyjmował całą wierchuszkę, tak. to przecież stały te drzewa i wszystko się mieniło. To było takie, a tutaj mam wrażenie, że ten kolor jest naturalny, żeby pokazać, że tam ludzie też czerpali trochę radości z naturalny tego dzisiaj. Wtedy ten kolor nie do końca mógł być aż taki naturalny, chociaż moja ulubiona scena, jeżeli chodzi o kolorystykę, to giełda ewidentnie, gdzie widzimy całą paletę barw. Między innymi tam zagrał mój Trabant. Ale masz rację, ale tak, no tak jak mówisz, no jest to dzisiaj dla dzisiejszego widza też zupełnie inna perspektywa tamtych czasów pokazana na ekranie, co Mateusz świetnie zrobił. Tu wielkie, wielkie ukłony, no nie tylko dla Mateusza, ale dla całej ekipy naszej, która naprawdę w ogóle robiła kosmos. Od dźwiękowca na planie, po scenografię, po efekty specjalne, bo nie wiem, czy
wypatrzyłeś, ale no giełda jest bardzo, bardzo duża. Wiesz, oczyszczenie miasta w ogóle to jest jeden wielki efekt specjalny trochę, żeby to pokazać, no bo jednak nie wszystko da się normalnie usunąć. Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz, bo tak, ci, którzy z Was są na Nowych Horyzontach i się załapali, to obejrzeli, ci, co nie, to we wrześniu będą mieli okazję, więc wiemy, o czym jest ten film. Ale nie wszyscy się dowiedzą, kogo tam grasz, więc przybij swoją postać. Gram tam sierżanta Ujmę, który ma swojego przełożonego, którego bardzo lubi, ale troszeczkę inaczej, bo się na nim znęca po prostu. I sierżant Ujma chce przeskoczyć swojego przełożonego, chce być najlepszym funkcjonariuszem prawa, stróżem prawa, chce być numerem jeden, a prywatnie troszeczkę ma prawo do bycia zakompleksionym milicjantem, bo żona bardzo go gniecie, o czym zobaczycie w jednej scence, no się tu, sami przekonacie. Tutaj dostałeś troszkę taką komediową w filmie. I podobało Ci się takie podejście, czy wolałbyś dostać coś surowszego, co nie wzbudza takiego śmiechu na sali? Cieszę się bardzo, że mogę kogoś ubawić. Sam nieraz swoim życiem się bawię i wydaje mi się, że to jest abstrakcja, co się dzieje. Jeżeli jest to według Państwa określone mianem aktorstwa, zawodowstwa, profesjonalizmu czy amatorstwa, jakkolwiek to nazwiecie, jeżeli się śmiejecie, to się cieszę, bo od tego jestem aktorem. Odczekasz mi od odpowiedzi. Bardziej chodziło mi o to, czy Ty jako aktor lepiej czujesz się w komedii, czy lepiej czujesz się w, nie wiem, na przykład w dramacie, bo to są zupełnie, wiesz, inne gatunki, innymi posługuje się człowiek wyrazami, a zastanawiam się dla Ciebie z aktorskiego punktu widzenia, co jest dla Ciebie większym wyzwaniem, a jak wyzwaniem, to wiadomo, że sprawia wtedy więcej przyjemności. Większe wyzwanie, o dziwo, jest dla mnie w komedii. Mimo że to jest bardzo trudne grać komedię i nie przekroczyć granicy śmieszności tej takiej w złym smaku, że zawsze pozostać gdzieś w tym dobrym smaku, ale jednak iść po tej cienkiej linie i wyważenia tego wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o dramat, też mi sprawia ogromną przyjemność. Taką pierwszą moją możliwością no to było zagranie Zbyszka w filmie Księstwo u Andrzeja Barańskiego. I to było duże wyzwanie dla mnie, też ogromna praca. Natomiast no, w branży u nas się tak mówi, że komedię jest trudniej grać niż dramat. Dramat to przełykasz ślinę, liczysz zęby, robi ci się, wiesz, dmuchnięcie w oko miętą i wiesz, i płacze cała sala. No, rozbawić całą salę, no, ciężko jest, bo my sami czasem nie mamy dystansu do siebie. Po nadchodzącym czasie będziesz miał dużo okazji do tego, żeby tą salę rozbawiać, bo z tego, co widziałem, Gierek, teraz jakaś kolejna produkcja, której ma tak długi tytuł, że nie jestem coś o kobietach w tytule. Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Dziękuję bardzo. Tak, to jest kolejne kino. Kolejne znowu epokowe kino. Wiem, dlatego odniosłem się do tego, że ty cały czas teraz siedzisz w tej epoce minionej. Janusz Heathcliff i cała ekipa też naprawdę mamy moc do roboty i historycznie, i kostiumowo, i scenograficznie, i plenerowo. Misiek Koterski, Sebastian Stankiewicz, Maciek Zakościelny, ale przewspaniałe kobiety. Agnieszka Więdłocha, Małgosia Korzuchowska, która gra moją żonę i kapitalnie tak się cieszę, że z nią kolejny raz mogę się spotkać w pracy. No, będzie to też kawał kina, które też ubawi, które też poleje łezkę z naszych oczu. Także cóż, no, zapraszam Państwa bardzo do kina. Zobaczymy, dużo obiecujesz. Przypominam, że ostatnio jak rozmawialiśmy, to było po listach do M4, jak do Ciebie zadzwoniłem, bo bardzo mi się ten Twój wątek podobał. No widzisz, a ja tam nie próbowałem grać nikogo śmiesznego. Nie wiem, dlatego mówię, to był taki oddzielona ta historia od całej tej komedii, ale mnie się ją świetnie oglądało, bo była taka naturalna, łapała mnie za serce. No, ale to już o tym rozmawialiśmy. To było dobrze napisane, wiesz. To było też jest bardzo dużo położone już na szali, kiedy dostajemy scenariusz i już na tym etapie, kiedy czytamy scenariusz i czy on nas bawi, czy nie, czy jest to wymuszone, czy nie. Jeżeli czasem w scenariuszu coś nie gra, no to naszą robotą zawodowców i aktorów i reżysera jest zrobić tak, żeby to później na ekranie działało. Dobra, to teraz niestety muszę Ci wbić szpilę. Co z tymi projektami zagranicznymi, w których grałeś? Kiedy będziemy mogli je w końcu zobaczyć? Masz jakieś informacje? Nie wbijasz żadnej szpili. Wiesz, co jest na całym świecie, wiesz, co się dzieje, wiesz, jak bardzo potrzebujemy kina, wiesz, jak wszyscy chcą i tęsknią za tym, żeby pójść do sali, obejrzeć kolejny film. Leży jedna rzecz na półce, kolejne drzwi są otwarte. Jeżeli tylko prezydent szanowny USA otworzy granicę, no to sorry, albo lecisz ze mną, albo lecę sam. No ja jadę w październiku.
październiku do Nowego Jorku, New York Comic Con się zbliża, my fajnie. Musimy tam być. Tak. Ale bardziej mi właśnie chodziło o ten projekt, który leży na półce, bo już wtedy rozmawialiśmy, że... Tak, The Soviet Sleep Experiment. Tak, że jest są możliwości. No i właśnie myślałem, że wiesz, jak są festiwale ruszyły, jak ruszyło VOD, to może masz jakieś przecieki, że może tamto się obejrzeć, czy oni faktycznie czekają na kina i dopiero wtedy będą to wrzucać. Tam troszeczkę inaczej to działa. I oni po prostu czekają na dystrybutora, który wchodzi najpierw na Stany, później na Europę i Rosję. No to w ten sposób działa tam, z tym filmem akurat. No teraz w tym momencie, no w Stanach też inaczej ta sytuacja wygląda, pewnie no też śledzisz to i też widzisz jak nieraz nam są, przesunęli no właśnie przesuwane są terminy kolejne, które też przecież uzależniają nasze kino polskie, prawda, żeby nie kolidowało. No właśnie, ale czy to tak szybko jeszcze pod koniec, nie uważasz, że te przesunięcia w Stanach paradoksalnie robią dobrze polskiemu kinu? Bo myślę, nagle że mamy tak. Dużo polskich produkcji, mało amerykańskich, więc ten widz nie ma takiego dylematu? Szanowni Państwo, no słuchaj, no drodzy widzowie, chciałbym też tutaj apel wystosować do Państwa. Chodźmy na nasze polskie filmy, bo są naprawdę na poziomie światowym. I z całym szacunkiem dla kina zagranicznego, amerykańskiego i w ogóle europejskiego czy wschodniego, każdy ma prawo do tego, żeby decydować o tym, kiedy to ma wejść i tak dalej. Paradoksalnie, tak jak mówisz, to, że się przesuwają te terminy, może pomóc między innymi chociażby naszemu Gierkowi. No, którego jeszcze premiera nie została chyba jeszcze. Jeszcze nie, kiedy. Ale była bardzo uzależniona właśnie od tego, co powiedziałeś. No wiesz, no teraz mamy w ogóle natłok, więc nie wiem, którzy filmowcy odważą się, no bo za chwilę mamy Wesele, później Patryk tak. Wega ze swoim Small World, tak. A to są jednak, co by nie mówić, giganci naszego kina. Tak. Więc... Giganci, którzy robią kino dla widza. No. Bardzo przepraszam, każdy z Was robi kino dla widza, dopóki jest to kino rozrywkowe, Nightmare też jest przecież kino tak. Dla widza, to nie jest kino artystyczne dla 5 osób tak. Z rodziny pana albo pani reżyserki. Tak. Tak, dlatego bardzo liczę na to, że się spotkamy wiele razy w kinach w całej Polsce i będziecie mogli sami zobaczyć film Nightmare. Kocha, kradnie, szanuje. A że Rafał jest osobą bardzo ruchliwą, to pewnie nawet go spotkacie w wielu miejscach Polski, gdzie będzie ten film promował, za co go właśnie tak uwielbiamy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki kochany, bardzo dziękuję.